Czy pośród codziennej bieganiny, zgiełku, reklam, wrzawy, ulic i wiecznego braku czasu, jakich wszyscy doświadczamy, znajdujemy choć chwilę na refleksję nad tym, co nas otacza? Co nas otacza w najbardziej podstawowym, to jest materialnym wymiarze, odbieranym przez nasze zmysły. Lub lepiej, czym nas otaczają i czym my sami się otaczamy z własnej woli lub z namowy w pogoni za ciągle zmieniającymi się modami. Czy zastanawiamy się, jaki wpływ to nasze otoczenie wywiera na nas, na nasze dusze i dusze naszych dzieci? Obecny kongres konserwatywny pod hasłem Prawda, dobro i piękno w przestrzeni publicznej ma być właśnie pośród codziennego zabiegania tą chwilą na refleksję nad znaczeniem piękna i brzydoty dla naszych dusz. Niejako na przekór znajdującemu się w programie dzisiejszego spotkania tematowi mojego wystąpienia, nie chcę mówić o samej tylko brzydocie. Szkoda na to aż tak dużo czasu. Skoro i tak niemal wszystko w naszej codziennej rzeczywistości przytłacza tą brzydotą i media oraz idące z nimi w parze mody zewsząd nas nią bombardują. Ale wraz z Państwem chciałbym się raczej wpierw zastanowić nad tym, po co nam piękno w naszym codziennym życiu oraz jak i gdzie go poszukiwać, aby tym skuteczniej dostrzec wszystkie te aspekty naszej rzeczywistości, w których chcą nam wyrwać obraz piękna i wrażliwość na nie, których chcą wyrwać to wszystko z naszej duszy i wlać w to miejsce obrazy i zjawiska będące tego zaprzeczeniem. Moi czcigodni przedmówcy mówili już wyczerpująco na temat poszczególnych aspektów piękna oraz zastępowania go brzydotą. Pan Giulio Loredo mówił o procesie rewolucji w tendencjach i psychologicznych aspektach tej estetycznej wojny, której polem są nasze dusze. Pan profesor Paweł Skrzydlewski o wpływie piękna na wychowanie człowieka i jego właściwe uformowanie. A pan profesor Roman Konik o przeszkodach dla formowania właściwej pobożności i duchowości na przykładzie karykatury sakrum, jaką stanowi współczesna sztuka sakralna. Wobec tak kompleksowo zarysowanej przez moich znakomitych prelegentów, przedmówców panoramy, moje wystąpienie z konieczności będzie więc ledwie próbą podsumowania i wyciągnięcia wniosków praktycznych, tak abyśmy wyszli z tego kongresu przynajmniej z intencją i większym pragnieniem dobra i piękna. W swoich rozważaniach oparłem się na opracowaniu Pierwotna niewinność i kontemplacja sakralna wszechświata. To jest książka, która niestety jest dostępna tylko dotychczas w języku portugalskim. Poświęcona myśli profesora Plinio Correa de Oliveira na temat właśnie znaczenia piękna i tej kontemplacji wszechświata, o której tak wyczerpująco i barwnie mówił pan Giulio Loredo. Ale dzięki panom Leonardowi Przybyszowi i Arkadiuszowi Stelmachowi ta książka być może niedługo będzie miała również swoje polskie wydanie. To, co udało mi się osiągnąć dzięki lekturze tej książki, właściwie zaczerpnąłem dzięki ich pracy, dzięki ich pracy redakcyjnej. Do tego się w moim wystąpieniu też często odwołuję. Chrześcijanie czasów średniowiecza pod każdym niemal względem znajdowało się na przeciwległym do naszej epoki biegunie, pomimo trudu, jaki musieli włożyć w wychodzenie z pozostałości barbarzyństwa i pogaństwa, byli jednak na tyle niewinni, pełni wiary i ufności, iż na cały otaczający ich świat patrzyli jak niewinne dziecko, które we wszystkim szuka znaków i nie tworzy sztucznej przepaści pomiędzy tym, co widzialne i tym, co niewidzialne. I było to niejako bliskie słowom Pana Jezusa. Jeśli nie będziecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Takie niewinne spojrzenie, ożywione głęboką wiarą, pozwalało dostrzec w całym stworzeniu oraz we wszystkich wytworach ludzkiej kultury materialnej i duchowej wielką księgę pełną symboli i odniesień do tego, co niewidzialne i wieczne. Skoro, jak mówi Pismo Święte, Pan Bóg stworzył świat według miary, liczby i wagi, to wszystko, co zostało stworzone, ma swoje miejsce w tej zhierarchizowanej strukturze stworzenia. To jest znaczenie i cel. Idąc za tym boskim planem stworzenia,
Człowiek stworzony przecież na obraz i podobieństwo Boże pragnął odwzorowywać w swoich niedoskonałych dziełach ów doskonały porządek i jednocześnie tworzyć wszystko na większą chwałę Boga i dla zbawienia dusz. Dlatego ów świat średniowiecza ciągle zachwyca nas bogactwem swojej symboliki i wciąż odkrywanych znaczeń. Gdybyśmy choć trochę zbliżyli się do pokładów tej głębokiej i żywej wiary ludzi średniowiecza, moglibyśmy na nowo odkryć całe piękno stworzenia, którego źródłem i pełnią jest przecież sam Stwórca. Mając centrum samego Boga, jako jedynego Pana historii i czasu, z pewnością zwolnilibyśmy tempo naszego życia, co nie byłoby przecież bez znaczenia choćby dla naszego zdrowia i nerwów. Wówczas jak średniowieczni, dla których pośpiech był rodzajem nieroztropności i głupoty, dostrzeglibyśmy, że stworzony przez Pana Boga wszechświat materialny stanowi niezmierny, symboliczny gmach. A naszym zadaniem winno być stałe odczytywanie tych wszystkich pozostawionych przez Pana Boga znaków tak, aby móc Go lepiej poznać, bardziej kochać i uwielbiać za Jego niezmierzoną doskonałość. Za to, że jest samym dobrem, prawdą i pięknem, co na różne sposoby ujawnia się w Jego dziele stworzenia. Warto wspomnieć, że po takim symbolicznym spojrzeniu na świat do dzisiaj pozostała w naszej kulturze cała masa znaków i symboli, które jesteśmy w stanie jeszcze odczytywać i które wyrażają to, co już tak pięknie mówił, o czym już pięknie mówił pan Julio Loredo, wyrażają tak wiele stanów naszej duszy, naszych pragnień, ale równocześnie wyrażają to, co w tej kulturze również jest nie tylko piękne, ale ma swoje zastosowanie właśnie do tych stanów ducha. Tak jak tu w tym przypadku symbol lisa, prawda? Sprytu, ale też i chytrości. Oczywiście najbardziej charakterystyczne są te znaki związane z heraldyką i przedstawianiem w sposób symboliczny jakichś snut czy wad, ale nie tylko one. Mamy przecież w kulturze i w życiu codziennym wiele gestów symbolicznych, które swój rodowód mają właśnie w epoce średniowiecza. Wystarczy wymienić tu choćby ukłon, gest złożonych do modlitwy dłoni, klękanie, ale i takie symbole jak miecz, tarcza czy pas rycerski. W nawiązaniu do myśli świętego Bonaventury i jego drogi poznania Pana Boga przez piękno stworzenia możemy powiedzieć, że Bóg stworzył wszechświat zgodnie z określonym planem, w którym każdy byt ma właściwe mu znaczenie. Można by powiedzieć określone przesłanie, które wskazuje kierunek ku Stwórcy. Dlatego mówi święty Bonaventura, że wszechświat jest drabiną, po której wspinamy się do Stworzyciela. I podkreśla on, że byty stworzone mają podobieństwo do Boga. Stworzenie świata jest jak książka, w której jaśnieje, przedstawia się i odczytuje Trójca Stworzyciela w trzech stopniach wyrażania się. To jest jako ślad, jako obraz i jako podobieństwo. W ten sposób wszystko we wszechświecie ma głębokie znaczenie i wznosi nas na wyżyny ku samemu Stwórcy. Jeżeli w każdej rzeczy poszukujemy tego ostatecznego rysu, który nadaje danej rzeczy znaczenie, stykamy się z prawdziwą głębią wszelkiego bytu. Analogicznie do tego dzieła Stwórcy czyni prawdziwy artysta, kiedy przenosi znaczenie i sens rzeczy do swojego dzieła sztuki. Stara się wówczas uwidocznić ich rysy tak, aby wyrazić nie tylko to, co widzialne, ale również to, co stanowi w nich sens ukryty. Średniowieczny artysta stara się jednocześnie o to, aby być niejako przezroczystym i nie przesłaniać swoją osobą tworzonego na chwałę Bożą dzieła. Jego pragnienie oddania w dziele sztuki doskonałości Bożego stworzenia wyraża się i w tym dyskretnym odsuwaniu się na dalszy plan. To dlatego mamy dzisiaj często problem z ustaleniem autorów wielu średniowiecznych dzieł sztuki czy literatury. Jakże to przeciwne współczesnemu manifestowaniu swojego ja przez większość dzisiejszych artystów, u których pragnienie bycia zawsze na pierwszym planie obnaża tak często pustkę duszy wyrażającą się w ich dziełach. Wróćmy jednak do tego, co stanowi sens naszych rozważań, a mianowicie do naszej drogi poznania Pana Boga poprzez otaczające nas piękno stworzenia. Profesor Plinio Correa de Oliveira opowiada taką historię z czasów swojej edukacji.
Nauczyciel, zresztą ateista, który lubił się tak przedstawiać, mawiał: szmaragd nie jest niczym więcej aniżeli XYZ, i podawał odpowiedni wzór chemiczny, dodając, że to jest najgłębsze poznanie i możliwe poznanie tego pięknego kamienia. Zastanawiałem się, mówił profesor Oliveira, patrząc na moich kolegów. Stali oni z niewzruszonymi minami, jakby ktoś powiedział, że za oknem lata jakiś insekt. Tak, człowiek mówi, że szmaragd zredukowany jest tylko do tego, że jest to największa głębia tego kamienia i zwie to głębokim poznaniem. Jednak do głębszego znaczenia rzeczy nie dociera się krusząc je, czyli rozkładając na czynniki pierwsze, ale analizując. Zaś analizować je to znaczy szukać wzrokiem tego, co nie jest aspektem praktycznym, szukać tego, co ludzie adorujący praktyczność i życie ziemskie zwą rzeczą bezużyteczną. Szukać tego, co jest sensem życia i co przygotowuje duszę do nieba. I tu dochodzimy do sedna naszych rozważań. Po co nam piękno? Oczywiście, aby móc bardziej jeszcze adorować i kochać Pana Boga, który jest źródłem wszelkiego piękna. Adorować i bardziej jeszcze kochać, ale też podziw dla piękna, jego poszukiwanie oraz analizowanie i staranie o to, aby przedmioty, którymi się otaczamy i dajemy naszym dzieciom, były piękne. Przygotowuje to nas do tego i wzmaga nasze pragnienie, aby dotrzeć do samego źródła piękna i wiecznego przebywania z Nim w niebie. Jak uczy święty Tomasz z Akwinu, piękno polega na blasku i proporcji. Średniowieczne kościoły, katedry są tego do dzisiaj wspaniałym przykładem, który wciąż nas zachwyca. I zachwyca nie tylko nas, zachwyca pogan, którzy z całego świata przyjeżdżają do Europy, aby móc je podziwiać. Ale katedry średniowieczne w aspekcie estetycznym i poznawczym to przede wszystkim prawdziwe arcydzieła symbolizmu. Wszystko w nich ma znaczenie symboliczne. Wszystko w tej sztuce mówi poprzez alegorię. Pokazuje nam jedną rzecz i zaprasza, aby dostrzec w niej inną. Odbicie tego symbolicznego porządku średniowiecznej katedry odnajdujemy też w całej organizacji niegdyś chrześcijańskiego społeczeństwa, które pod postaciami jednej relacji czy zjawiska odnoszą się do sensów wyższych, a ostatecznie do samego Stwórcy i Pana. Tak na przykład jest w przypadku autorytetu Ojca, którego najwyższą racją bytu nie jest utrzymywanie i wychowywanie dziecka, ale bycie obrazem Boga wobec dziecka. Boga dawcy życia, Boga utrzymującego, Boga formującego. Właśnie to trzeba podkreślić, stwierdza profesor Oliveira, ponieważ funkcja symboliczna zawsze jest funkcją najwyższą w hierarchii celów ostatecznych. Dante Alighieri stwierdza, że dzieła sztuki są wnukami Boga. Ponieważ dusza ludzka jest córką Boga, w ten sposób to, co tworzy duch ludzki, jest wnukiem Boga. Człowiek, tworząc wnuki Boga, jakimi są prawdziwe dzieła sztuki, przygotowuje się na chwilę, kiedy stanie przed sędzią wiecznym, wiecznej prawdy i wiecznego piękna. Wtedy z entuzjazmem poleci w kierunku Boga. Wobec tego, zauważa profesor Oliveira, dana rzecz jest piękna nie tyle dlatego, że nam się podoba, ale przede wszystkim, ponieważ wskazuje na Boga. Jest odbiciem pewnych aspektów Bożej doskonałości i Bożego piękna. I jako taka pociąga nas do absolutu, za którym nieustannie tęskni nasza dusza. Piękno jest symbolem dobra. Prawdziwe piękno symbolizuje dobro. W konsekwencji prawdziwa sztuka symbolizuje moralność, co stanowi zgodność czynów ludzkich z porządkiem ustanowionym przez Boga. Widzimy zatem, jak ważne staje się nasze otwarcie na świat symboli, które kierują nasze dusze do Boga i pozwalają odnaleźć prawdziwy sens życia oraz zachęcają do praktykowania cnót. Ale symbole i zawarte w nich piękno nie odnoszą się tylko, co już powiedzieliśmy wcześniej, do obrazów czy przedmiotów. Obejmują one również różne aspekty ludzkiej aktywności wyrażające się w kulturze czy też cywilizacji. Jako istoty złożone z duszy i ciała potrzebujemy stale widzialnych znaków, to jest symboli, które pomogą nam zrozumieć otaczający świat i zawarte w nim prawdy. Doskonale przez wieki wyrażał to Kościół katolicki,
który prawdy wiary i jej zasady zawarł w żywej liturgii. W niej, mówi profesor Oliveira, w liturgii, prawdy wiary są wyrażane w ogromnej różnorodności gestów i przedmiotów zewnętrznego kultu katolickiego, który jest pełen symboli, właśnie aby pomóc człowiekowi w modlitwie, ożywiając poprzez konkretne obrazy szereg abstrakcyjnych pojęć, prawd wiary, które wierny jakby wprawiał w ruch, kiedy się modli. Tak jak Kościół nie wypracował swej pobożności dla czystych duchów, ale dla ludzi, trzeba, aby istniała w społeczeństwie cała kultura ukierunkowana ku metafizyce. Nie ku suchej i kartezjańskiej metafizyce, ale ku metafizyce żywej, przesiąkniętej symbolami. Przecież to, czego szuka intelekt, stwierdza profesor Oliveira, to znajomości rzeczy zarazem abstrakcyjnych i symbolicznych. Ma on całościowe pojęcie określonej rzeczywistości materialnej lub duchowej tylko, kiedy zapoznaje się ze wszystkim, co abstrakcyjnego i symbolicznego taka rzeczywistość może ukazać. Można mieć pojęcie teoretyczne, czym jest uprzejmość. Lecz jeśli zobaczę kogoś uprzejmego względem innej osoby, powiem, że ten czyn był aktem uprzejmości. Ale z drugiej strony powiem właśnie, tym jest uprzejmość. Zobaczywszy uprzejmość w akcji praktykowaną przez kogoś, zyskuje ona w moich oczach bogactwo poznania, którego nie miała, będąc czystym pojęciem abstrakcyjnym. Każdy człowiek, tak jak ma wzrok i słuch oraz inne zmysły, w wyższym porządku ma on wrażliwość na symbole, uważa profesor Oliveira. Ta wrażliwość może być kultywowana lub zmiażdżona. Dzisiejsza kultura miażdży wrażliwość na symbole. Również dlatego, że zastępuje prawdziwe symbole symbolami, które niczego nie przedstawiają. Zdarza się też często, że próbuje zawłaszczać lub zmieniać wartość symboli, tak jak ma to miejsce obecnie w świecie bajek dla dzieci, czy też produkowanych zabawek. A ostatni przykład z produkcji Walta Disneya, opowiadający historię śpiącej królewny z perspektywy złej wróżki, jest tego najbardziej dobitnym przykładem, w której odwrócono wszystkie wartości. W ludziach, u których skłonność do rozważania prawdziwych symboli nie znikła, są takie momenty, w których dostrzegają symbole w całym ich pięknie i w całym ich wyrazie, stwierdza profesor Oliveira. I są takie momenty, w których symbol jest mglisty ze względu na warunki, w których się znajduje. Dlatego istnieje linia postępu życia duchowego, która polega na stopniowym wzroście wrażliwości na symbole właśnie. I w ten sposób okazuje się czasami, że tak w porządku doczesnym, jak i nadprzyrodzonym, symbol mówi nam tyle, że pozostaje na całe życie i już nigdy całkowicie nie znika, mówi profesor Oliveira. Święta Tereska od Dzieciątka Jezus w Dziejach Duszy dała temu wyraz, kiedy napisała o swoim umiłowaniu śniegu. Oto jej słowa. Nie wiem, czy już wspominałam ci o moim umiłowaniu śniegu. Będąc jeszcze maleńką, zachwycałam się jego bielą. Jedną z największych przyjemności był dla mnie spacer wśród śnieżnej zawiei. Skąd się wzięło to moje upodobanie do śniegu? Może stąd, że będąc zimowym kwiatkiem, pierwszym spojrzeniem mych dziecięcych oczu ujrzałam naturę przyzdobioną w biały płaszcz. To też zawsze pragnęłam, aby w dniu moich obłóczyn natura wraz ze mną przybrała się w biel. W wigilię tego pięknego dnia ze smutkiem patrzyłam na szare niebo, z którego od czasu do czasu mżył drobny deszcz. Było tak ciepło, że nie miałam najmniejszej nadziei na śnieg. Nazajutrz niebo nie zmieniło się. Tymczasem uroczystość była czarująca, a najpiękniejszym, najbardziej uroczym kwiatem był mój kochany król. Mowa oczywiście o Ojcu Świętej Tereski. Nigdy nie wyglądał piękniej, bardziej dostojnie. Wszyscy go podziwiali. Był to dzień jego triumfu. Pod koniec ceremonii ksiądz biskup zaintonował Tedeum. Jeden z księży próbował zwrócić uwagę, że ten hymn śpiewa się podczas profesji, ale ponieważ już zaczęto, hymn dziękczynienia brzmiał do końca. Czyż nie godziło się, aby było to piękne, pełne święto, skoro zawierało w sobie wszystkie inne? Uścisnąwszy po raz drugi mego drogiego króla, wróciłam do klauzury. Pierwszą rzeczą, którą dostrzegłam w krużganku, był mój maleńki różowy Jezus, uśmiechający się spośród kwiatów i światła, a następnie wzrok mój przeniósł się na płatki śniegu. Dziedziniec zewnętrzny był biały jak ja. Jakaż to delikatność Jezusa.
Uprzedzając pragnienia swej małej oblubienicy, ofiarował jej śnieg. Śnieg, któryż ze śmiertelników, choćby był najpotężniejszy, może ściągnąć z nieba śnieg dla wzbudzenia zachwytu swej ukochanej. Być może, że osoby ze świata zadawały sobie to pytanie, ponieważ śnieg w dniu mych obłóczyn wydał mi się niewątpliwie małym cudem i wszystkich w mieście zadziwił. Moje upodobanie do śniegu uważano za śmieszne. Tym lepiej. Wszak to jeszcze bardziej uwydatnia niepojętą pobłażliwość oblubieńca dziewic. Tego, który kocha zarówno białe lilie, jak i śnieg. Mimo, że przyroda jest piękna, nie gasi ona w nas pragnienia większego piękna, ani szczęścia człowieka. W nim człowiek, który jest wygnańcem z raju ziemskiego, jest coś, co ciągle szuka większego piękna, większej radości i pokoju. Aspiruje on do czegoś piękniejszego, czegoś o wiele bardziej przewyższającego jego własną naturę. Taki był właśnie ów zachwyt świętego Franciszka nad stworzeniem. Nie sentymentalny i romantyczny, jak się go często dzisiaj przedstawia, ale pełen autentycznego podziwu i wdzięczności, jakimi stworzenie pała do swego Stwórcy. Wsławiony bądź, o Panie mój, we wszystkim, co stworzyłeś nam. A czymże były zawsze baśnie i bajki, po które sięgały nie tylko dzieci? To przecież literackie sposoby wyrażenia owej tęsknoty za rajem, aby człowiek poczuł coś ze wspaniałości tej natury, dla której został stworzony i której nie znajduje na ziemi. Kiedy patrzymy na gwiazdy, w sposób naturalny budzi się w nas chęć poderwania się do lotu, wzbicia się w przestworza, chęć wzniesienia się na wysokość gwiazd. A ileż razy to pragnienie wyrażone zostaje w liturgii katolickiej, w której znajdujemy takie oto zdania. Ja mieszkam na wyżynach nieba i tron mój jest w słupie obłoku. Być tam z Panem Bogiem, z Matką Najświętszą, na wysokościach. To zdanie nawiązuje do ludzkich pragnień, aby umieścić tron na wysokościach obłoków i spoglądać na ziemię z wysokości niebios. Tymczasem życie wielu współczesnych nam ludzi już nie zachwyca. Nie ma w nim tych dawnych pragnień i tęsknot. Jak stwierdza profesor Oliveira, zaczęło ono ukazywać swe brzemię rozczarowania i prozaiczności. Współczesne życie codzienne, nieznośna rutyna, bez żadnego uroku i godności, wytwarza nudę i zamęt. Przyczyny tego stanu są różnorakie, ale jedna z nich polega na tym, zdaniem profesora Oliveiry, że pokolenia najnowsze wychowują się bez żadnego pojęcia absolutu. Dla nich wszystko jest względne. I chociaż w każdym człowieku istnieje jakby wrodzone pragnienie absolutu, współczesny człowiek usiłuje ugasić owo pragnienie lub też bardziej zamienić na niczym niepohamowaną ekspresję żądz, burzę uczuć. Albo oddają się delirium nałogu, albo pozostawiają wszystko, by rzucić się we wszelkiego rodzaju ekstrawagancje, odrzucając normalność i moralność. W ten sposób tę wrodzoną tęsknotę absolutu próbują ugasić namiastkami, emocjami i zatraceniem się w nieuporządkowanej zmysłowości. Odraza do normalności w końcu stała się cechą charakterystyczną naszej epoki, stwierdza Plinio Correa de Oliveira. Jest to cecha tak wyraźna, że nawet wśród osób, które wiodą umiarkowany tryb życia, można spotkać charakterystyczne symptomy owej odrazy. Wyraża się ona choćby w tej ciągłej pogoni za modą, za nowościami, za ekstrawagancją właśnie, za oryginalnością. Do tego stopnia, że współczesny człowiek już nie tylko kupuje meble modne tylko w tym sezonie, ale nawet buduje groby dla bliskich zmarłych. Budując te groby, potrafi kierować się modą sezonową. Odpowiednie użycie symbolu i jego analiza prowadzą nas do poznawania i ukochania absolutu. Kiedy poznajemy absolut, poznajemy coś, co kochamy, za czym tęsknimy. Coś, co przekracza nieskończenie i całkowicie, co pociąga z wielką siłą. Wobec tego absolutu przyjmujemy postawę wasalną w najlepszym tego słowa znaczeniu. Z duchem tak ukształtowanym jesteśmy skłonni kochać wszystkie rzeczy, które są w relacji wasalnej właśnie do tego absolutu. Przeciwnie, duch, który nie kocha absolutu, nienawidzi wasalności i wszelkiej formy podległości. Dlatego egalitaryzm odrzuca symbolizm, a w szczególności absolut.
kto ma ducha hierarchicznego, kto prawdziwie kocha hierarchię, kto kocha hierarchiczny porządek z wszystkimi jego wewnętrznymi zależnościami i podległościami, ten jest otwarty na symbolizm i na absolut. Jednym z wielkich złudzeń czasów współczesnych jest tworzenie iluzji, według której dobra materialne stanowią cel życia człowieka. To właśnie ta absolutyzacja dóbr doczesnych, a czasem nawet i samych stworzeń, w oderwaniu od ich przeznaczenia i miejsca, od kontekstu i porządku, jakie wyznaczył im Stwórca. Antidotum na ten defekt byłoby rozwijanie symboli absolutu, mając na celu nową cywilizację, pełną splendoru, hierarchii, wspaniałą, całkowicie chrześcijańską. Ku temu celowi powinny być zwrócone wszystkie nasze rozważania, wszystkie pragnienia naszego serca i wszystkie wysiłki naszego bytu. Taki też program wyznaczyliśmy dla naszego magazynu Polonia Christiana, pisząc w pierwszym numerze. Pragniemy porządku hierarchicznego, sakralnego i pełnego splendoru cywilizacji łacińskiej w najdrobniejszych przejawach, od subtelnego piękna drobnych zdobień na filiżance, ornamentów i sztukaterii, przez tradycyjne rodziny i ich domy, po kościoły i pałace, przepełnieni żarliwym pragnieniem papieskiego zawołania Omnia instaurare in Christo. Przyjrzyjmy się teraz temu, w jaki sposób dusza ukształtowana w taki czy inny sposób, to jest podejmująca wysiłek poznawania i kochania piękna, lub też przeciwnie, odrzucająca piękno i porządek, oddziałuje na otoczenie, powodując w nim określone zmiany. Dusza ludzka, o czym mówił już szeroko pan Giulio Loredo, wyraża swoje stany nie tylko poprzez ciało, które przybiera określone postawy, sposoby zachowania, gesty czy też mimikę. Może to czynić poprzez przywiązanie i preferowanie określonych kształtów, kolorów, dźwięków, zapachów i smaków. Dlatego słowa służące do opisywania stanów ducha ludzkiego są powszechnie używane do wskazywania poprzez analogię cech bytów zwierzęcych, roślinnych czy mineralnych. Mówimy czasem o radośnej pieśni ptaków, o radosnym aspekcie bukietu kwiatów, albo po prostu jakiegoś krajobrazu. Można mówić o majestacie króla, jak i o majestatyczności orła, czy grzmotu, błyskawicy. Wynika z tego, że człowiek może posługiwać się bytami podrzędnymi, nadając im pewne cechy charakterystyczne odpowiadające określonym stanom duszy. Więcej nawet, może wpływać na stworzenia w taki sposób, że zmienia sposoby ich dotychczasowego zachowania. Tak więc jest czymś oczywistym, co już wspomniał pan Giulio Loredo, że gatunki zwierząt udomowionych przez człowieka przyjmują od niego jakby pewną łagodność zachowania, pewną postawę, która odróżnia je od pokrewnych dzikich gatunków. Tak jak człowiek cywilizowany różni się od barbarzyńcy. Ba, niektóre zwierzęta, jak na przykład określone rasy kotów czy psów, przejmują pewną dystynkcję albo zgodność ze środowiskami ludzkimi, w których żyją. Taka jest ludzka dusza, która pragnie się wyrażać na różne sposoby, przekazując otoczeniu i szukając w nim treści przez nią preferowanych i pożądanych. Ponieważ jesteśmy złożeni z duszy i ciała, chcemy, aby przedmioty, które służą ciału, przemawiały również do duszy. Wygodny mebel to ten, który służy jedynie ciału, ale mebel elegancki służy również duszy. Wytrzymała tkanina, przyjemna w dotyku, odpowiednia dla klimatu, zadowala ciało, ale dusza ma swoje wymagania i domaga się, aby tkanina ta była też piękna. Obserwacje powyższe prowadzą nas do istotnego pojęcia, którym jest środowisko. Kiedy wchodzimy do danego pomieszczenia, mamy często nieodparte wrażenie, że dostrzegamy osobowość tego, który je urządził, i tego, kto w nim przebywa.
Mówimy wówczas, że w tym pomieszczeniu jest klimat. Co to znaczy klimat? Jest to właśnie wyraz duszy, który dana osoba poprzez grę form i kolorów zdołała przekazać przedmiotom materialnym. W tym, jak zresztą we wszystkim, człowiek naśladuje Boga. Kiedy kontemplujemy pewne morskie krajobrazy, kiedy nocą patrzymy na niebo, wyczuwamy stan duszy, który odrywa nas od świata, który widzimy. Jest to środowisko stworzone przez Boga i poprzez które On się manifestuje dla naszych zmysłów. O wiele łatwiej jeszcze byłoby nam ukazać to na przykładzie dźwięków, co zrobił to już pan Giulio Loredo, ale też i na przykładzie zapachów i smaków. Pismo Święte mówi na przykład, że wino spożywane z umiarem raduje serce sprawiedliwego. Kościół posługuje się muzyką, aby kształtować naszą pobożność. Surowy zapach kadzidła wydaje się właśnie Kościołowi odpowiedni, by był wdychany przez nas podczas modlitwy. I przeciwnie, moraliści Kościoła przestrzegali nawet przed zmysłowymi zapachami, które mogą wzbudzać miękkość lub lubieżność. Rozważmy teraz środowisko w relacji do istotnego celu kontemplacji, który polega na prowadzeniu nas do Boga. Jeśli stany duszy zdolne są do wyrażania się w taki sposób, zakłada to, że takie są również cnoty i wady. Manifestują się one często na ludzkiej twarzy, w modulacji głosu, w gestach, sposobie chodzenia. Zdolne są naznaczać poprzez swój własny ton wszystko, co człowiek czyni albo wytwarza. Środowisko nie może być moralnie obojętne. Albo będzie dobre i sprzyjało duszy, albo będzie złe i działało przeciwnie. Nieumiarkowanie lub umiarkowanie autora dzieła nie przejawia się tylko w fakcie ukazywania lub nienudyzmu. Rytm muzyki może być sam w sobie lubieżny, jak również kombinacja niektórych zapachów albo mieszanka pewnych smaków. Brak rozsądku nie wyraża się tylko poprzez znaczenie słów, ale poprzez bezładne gesty, poprzez ekstrawagancję kroju albo koloru stroju, mebla czy też budynku. Oczywiście, jak w innych sprawach, tak i w tej ocenie człowiek jest podatny na błąd i może mylnie ocenić jako lubieżne albo bezsensowne rzeczy, które mu się takie wydają, ponieważ nie jest on do nich przyzwyczajony. Mimo to pewna lubieżność lub ekstrawagancja może rzeczywiście istnieć w rzeczy wytworzonej przez człowieka lubieżnego lub ekstrawaganckiego. Zawsze też, kiedy jesteśmy w danym środowisku, właśnie z tego powodu, że wyraża ono stan duszy, nie może ono być dla nas moralnie obojętne. Albo będzie dobre i sprzyjało duszy w rozważaniu i upodobnianiu się do Boga, albo będzie złe i działało w przeciwnym kierunku. To właśnie można powiedzieć o przyzwoitości albo nieprzyzwoitości pewnych środowisk. Dlatego można też mówić o środowiskach chrześcijańskich i niechrześcijańskich i to w obrębie naszej cywilizacji. Bohaterstwo krzyżowców było typowo chrześcijańskie. A zatem różni się od czysto naturalnego bohaterstwa rzymskiego legionisty. Czy możliwe jest rozważenie środowiska, które zawarte jest w krajobrazie przedstawiającym potężny zamek średniowieczny, bez odczucia, że coś typowo chrześcijańskiego porusza naszą duszę? Kiedy życie społeczne dusz jest uporządkowane i intensywne, w określonej grupie ludzi, na przykład w rodzinie czy społeczności, powstaje w niej coś jakby dusza kolektywna. To jest zbiór przekonań, z których niektóre cenione są jako szczególnie ważne. W konsekwencji kształtuje się mentalność wspólnotowa, wspólny stan ducha, wywierający wpływ szczególnie na wszystkich swoich członków. W tej grupie słownictwo określa się poprzez częstsze używanie pewnych słów lub wyrażeń, które nabierają nawet czasami w obrębie grupy szczególną tonację. Nierzadko pojawiają się nawet neologizmy. Z drugiej strony sposób ubierania się, mówienia, zachowania, wszystkie osobiste preferencje dążą do wyrażenia cech, zasad ogólnie przyjętych, a szczególnie tych, które są dominujące. Wreszcie środowisko materialne nasyca się tym wpływem i powoli wygląd zewnętrzny domu rodzinnego, siedziby organizacji i tym podobne przekształcają się, by wyrazić tego dominującego ducha. Skoro więc kontemplacja piękna, harmonii i symetrii, jego symboliki zawartej w hierarchicznym porządku stworzenia wznosi człowieka ku wyżynom nieba i przygotowuje go do wiecznej adoracji samego źródła prawdy, dobra i piękna, jakim jest sam Bóg, do czego zatem
prowadzi wszechogarniająca nas dzisiaj inwazja wulgarności, deformacji, nieładu i brzydoty? Jakiego ducha wyraża współczesny człowiek otaczający się tym wszystkim? Przyjrzyjmy się teraz niektórym tylko przykładom współczesnej kultury, sztuki użytkowej, meblom i zabawkom dla dzieci. Do adoracji czego lub kogo ma nas to wszystko zaprowadzić? Jakie efekty w duszach ma wywołać? Do jakiej rzeczywistości ma nas to wszystko przygotować? I wreszcie, czym emanuje to na otoczenie, dusza karmiona taką estetyką? Czy rzeczywiście można mówić o jakimkolwiek postępie w takim społeczeństwie?